Dobra, moje Hunter, z tej strony witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft na moda. Oczywiście, jeżeli lubicie tę serię, stawcie łapeczkę w górę oraz jakiś tam napiszcie komentarz i będzie good. Słuchajcie, w ostatnim odcinku byłem żywą pochodnią. Na szczęście udało mi się naprawić to wszystko. Po prostu zrobiłem reloga i wszystko działało, także nie potrzebowałem nic więcej. Dobra, gdzieś daleko taki miałem checkpoint ostatnio. A, to było tutaj, rozumiem. Dobra, może sobie zejdę. Czyli kiedy mam tutaj w ogóle... 16 sobie ustawię render distance. Patrz, zaczyna mi od razu deszcz, no. Dlaczego ta burza tak dziwnie przestała? Tak był grzmot i... Jakby się cykał, czy coś. A czy czasami endermany to nie były te takie, co się bały wody? A, cwaniaku. Tak właśnie pamiętałem, że one się wody boją. O, arbuzy. O, patrz, było tak jasno. A teraz jak się jest deszcz, to... O, trafiłem go i blindness mam. Jakie śmiechowe są też te małe szkielety, czujesz to? Trafiasz taką gnidę i blindnessa ci narzuca. Dziwne to w sumie. I to nawet bardzo bym powiedział, bo wydawało mi się, że tak to nie działa. Dobra, niech się bije. I tutaj nic nie ma. Tu jest tylko pajączek, który mnie tak się trochę śledzi. No panie, ale jak ja normalnie tu mam. No już prawie 60 FPS, tak. O, siema. Ej, tam piorun trafił. Nie, tam jest lawa. Po prostu myślałem, że tam piorun trafił. Ogólnie słuchajcie, jakie są plany? Jakie są moje plany? Co tu mogę robić? Nie, czekajcie. Trochę mnie nudzi. Szczerze mówiąc, fakt, że jest taka brzydka pogoda. Niech się robi ładnie. A i jeszcze. To chciałem pisać. O. I od razu słoneczko, ładnie. Przejście kompletne. Siema. Daj, ja tu miałem prota na wszystkim, a to nie jest ten, dobra, to nie to. Bo przypomniałem sobie, że gdzieś tam miałem właśnie prota jakiegoś, czy coś. O, dobra, kolejny statek. Jaki plan na dziś? Słuchajcie, taki jest po prostu odcinek. No nie wiem, czy coś znajdę ciekawego. Po prostu, o. O. Dobra, jednak jest jakiś temat odcinka. Coś znalazłem. Coś znalazłem. Nie wiem dokładnie, co to jest. Z respiracją? Jest z respiracją. Dobra, uwaga. Zaraz to niszczymy i sprawdzamy, co tu jest. To jest chance cube jakiś. O mój Boże! What? O kurde! I to było... To było strasznie dziwne, czekaj, niech zabija, Jackie zabijaj. Dobrze, on... Jackie, wybuchaj! Dobrze. What you... Jaki to jest Armageddon, ty! Leć! Nie, dobra, żartowałem. Ja pierdziu, ej ty! A? Chamy? Ty, ale ile... Ile ich tu było? Ja myślałem, że mi już nic się nie zaskoczy, nie? A tu proszę bardzo. Mówisz, że chcesz, żeby coś się zaskoczyło? Proszę bardzo, Hunter. Zaskoczenie na zawołanie. Takie od razu. Od firmy dla firmy, nie? Patrz, tam kolejny jest, ty. Tu jest też dosyć dziwnie. Na razie tam nie będę tego zwiedzał. Czekaj, tu jest coś, czy nie ma nic? Jakieś są... O, są skrzynki, dobra. Kostki, to mogę wziąć kostki. To tyle mi się czatu. O, chlebek jest jeszcze. A, bo tu squid wyleciał i ten się zabił. Dobra. Ale mam, słuchajcie, nowe rodzaje tych, nie? Bo takich nie było wcześniej.
Jednak już się zmieniły, czy coś. Nie wiem dlaczego. Zaraz sobie w ogóle sprawdzę, nie? Masz tam też inny. One jakieś się wszystkie pozmieniały, czy co? No w każdym razie to jest na pewno dziwne. Dobra. Co sobie zrobię? Tutaj sobie zbuduję takie jedno miejsce. Taki jeden bloczek postawię. A po co go sobie postawię? Ano po to. Po prostu, dobra, rozwalamy kolejne. Kotek nie żyje. Ja sobie po, tak pod wodą posprawdzę te, bo teraz mam patent, widzicie? Teraz jestem cwaniakiem. O. Może tak sobie będę leciał? To będę więcej widział, dobra, na razie nie. Okej, okay. Tu. Ale muszę przyznać, że to było naprawdę ciekawe. Że coś takiego się pojawiło. Dobra. Rozwalamy kolejny. Chance Cube. Co tu jest? The broken path to succeed. A ścieżka do sukcesu. To nie jest właśnie ścieżka do sukcesu, muszę przyznać. Dobra, wypływam chyba sobie stąd. A, w sumie to ja bym sobie wrócił na chatkę. Ja bym sobie właśnie wrócił na chatkę. Ale w jakim celu, to jeszcze nie wiem. Na początek tak, może ustalmy, co potrzebuję. Potrzebuję jeszcze trochę expa, potrzebuję kolejnych miejsc właśnie na ten. Na różne różności. W ogóle tam sobie mógł powykasowywać tego trochę, bo mam tego od cholery. Bo te miniony kopają mi te wszystkie surowce, nie? A nie mam co z tym zrobić. To może ja sobie zejdę. Bo wydaje mi się, że tak naprawdę to jest mi niepotrzebne na chwilę obecną i tak o. Ja sobie zejdę na jakiś tam poziom fajniejszy. Bo też słuchajcie, a ile to ma wytrzymałości? 56. Jak co on ma? Sharpness 4 tylko. Nie, to mi się lepszy mieczek trafi, na pewno. Jestem pewien, że miał lepszy mieczek po drodze. Gdzieś tutaj zaraz się kopię w jedną stronę i tyle. O, na przykład tu się będę kopał. Ja tego lapisu muszę znaleźć dużo, wiecie? I z tym lapisem to są problemy, kurczę, bo jego nie jest dużo. A przydałoby się trochę tego lapisu ogarnąć też. Dodatkowo, bo... Jak chcę sobie poradzić właśnie ten odcinek z tymi chestkubami, to potrzebuję właśnie dużo lapisu z tego, co się dowiedziałem, ogarnąłem. Słyszę lawę. O, jest i lawa. Siemano, lawa. Czekaj, ja tu zablokuję. Bardzo dobrze, że się tu pojawiła lawa. Bo to jest duża lawa. Zobaczcie, jaki to jest duży teren. Widzieliście? Sporo tego jest tutaj. O! I... Patrz, ej, one jakoś tu mi się... Jakiś tekstur padł dziwny, czy co? Co one mi się jak te częstkiły pozmieniały? Dobra, tu mam diaksy, tam mam diaksy. Tak, o! Patrzcie, jak blisko diaksów byłem. Patrz, jak nie trzeba, to są, nie? A jak nie trzeba, to nie ma. Znaczy, jak trzeba, to nie ma. Dobra, tak, otworzę sobie to. Wywalę. Tak. Tutaj może, o. Tak będzie szybciej. Tu. Stone bricki. Stone slaby. Granit, andezyt z diorytem też wywalić. Dyrta też mi się raczej tyle nie przyda. Tego kobla wywalić. Co tu jeszcze? Muszę popatrzeć ogólnie na rzecz, bo mam takie o. To mi się nie przyda. To też mi się nie przyda. Z tego też nie skorzystam. Takie budki też raczej nie będą dla mnie potrzebne. To też tym bardziej. Mam tyle takich rzeczy, które widzicie, zobaczcie. Strasznie dużo miejsca zajmują i one są mi kompletnie niepotrzebne, a po prostu trzymam, bo trzymam, nie? I tak trzymam z nadzieją, że coś z tego będzie, a tu nic. Także... Wydaje mi się, że można trochę powywalać.
No i na pewno będę miał więcej miejsca na wszystko, już nie pozostały. Jakieś te, to się akurat przydadzą. A na przykład takie rzeczy. Złoty hełm też raczej mi się nie przyda. Takie czystki porobię. Spodenki użyte też nie, też nie. To jeszcze może się przydać, to sobie zostawię. No i co z tych rzeczy tutaj, tak jak patrzę. Te iron bootsy też zwykłe, raczej nie. Resztę... Znowu burza. Masakra, co? Pierdziela fest. Teraz se po... O! I od razu mam 3 ekwipunki więcej, no. I tak się można bawić. Dobra, to co? To ja w takim razie... O, tu bym sobie jeszcze obudował, bo tu mam trochę tego. Wow, wow. Tak z ciekawości. A nie, jednak nie, dobra, myślałem, że... Nie, tutaj to mogę sobie też tego się pozbyć. Damy sobie tak, o! Dobra, spróbujmy tu. O, tu i dużo tego złota jest. I jest git. Mam tutaj sporo złota. Wyskakuję stąd. No ale takie dwie rudy diamentów blisko siebie, to muszę przyznać, że to fajne jest. To dobre takie. Dobra, tu nic nie ma. Odejdźmy sobie teraz do drugiego miejsca. Jakby ktoś wiedział, od czego mi się zrobiły takie właśnie chest cube'y. To bym prosił właśnie o wytłumaczenie, bo nie wiem za bardzo. A jeszcze chciałem coś sprawdzić. Nie no. Są chest cube jakieś. Nie wiem, nie pamiętam, jak się sprawdzało recepturę. Także jestem pipa. Ha, a tutaj coś jest, czy nie ma? Ty nic nie ma. Kurde. Jest lapis! O, jak dobrze. Więcej, więcej. Jaki to jest poziom? 23. Na takim chyba trzeba szukać lapisu. Bo to mogło być trochę za nisko. Ale fajnie, że się udało znaleźć lapis lazuli. To mi się bardzo podoba. Bo to jest bardzo, bardzo mi potrzebne. Tylko tam widzę, że tych chest cube'ów to jest jeszcze więcej. Wydaje mi się, że kopalnię zwiedzimy sobie w przyszłym odcinku. Tak będzie nawet lepiej. Tutaj nic nie ma? Nie mam. No dobra, słuchajcie. W takim razie tak, tutaj jest, jak widzicie, kopalnia. Ja sobie tą kopalnię opuszczoną zaraz zwiedzę. Znaczy zwiedzę sobie ją zaraz, a wy zobaczycie to w kolejnym odcinku, który będzie jutro. No tak pomyślałem, że chyba będzie dobrze, jak będę wrzucał 5 odcinków z tego, bo tam powiem tak, że po prostu Minecraft to... Albo 4 chociaż, bo po prostu Minecraft to tam jeszcze coś jest do roboty, wiadomo. Jeszcze można coś tam porobić, ale już też coraz mniej. Także też już tam... Zresztą już powolutku będziemy od tego odchodzić, a na modach to możemy jeszcze trochę pokręcić tego, nie? Także będzie git. Dobra, także mordeczki, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle, kolejny odcinek już jutro o godzinie 10. Ja się z wami żegnam do następnego i trzymajcie się, joo!